Dobry wieczór Państwu. To wielka moja przyjemność, że jestem tutaj po raz trzeci przed Wami dzisiaj. Patrzę na Was w tej chwili z zainteresowaniem, dlatego że widzę niektóre twarze po raz pierwszy. Ogromnie się cieszymy. Witajcie Państwo ci, którzy jesteście po raz pierwszy. Mam nadzieję, że Was skusimy, aby być jeszcze kolejnymi razy. Tym razem damy Wam Kilka dni oddechu, dlatego że przerwa będzie aż do nadchodzącego piątku. Aż mi szkoda tego, dlatego, że chętnie bym prowadził dalej, ale jesteśmy realistami i zdajemy sobie sprawę z tego, że codziennie to trudno w dzisiejszych czasach znaleźć, wykroić czas, aby być, chociaż czasami niektórym się to udaje. Równocześnie witam tych, których nie widzę, ale zdaję sobie sprawę, bo nie ukrywam. Z ciekawością zajrzeliśmy do internetu i patrzymy, że. Jest jest wiele osób, które włączają swoje czarodziejskie maszyny, różnego typu, czy to będą iPady, czy komputery, i oglądacie Państwo. Chcemy zanieść Wam nadzieję, bo przecież oczekujemy z nadzieją, jak widzicie, a nasze dzisiejsze spotkanie jest już trzecim spotkaniem, które ma dodać coś więcej. Na pierwszym, przypomnę, mówiliśmy o tym, że warto by zdefiniować, na co czekamy. Czy w ogóle trzeba czekać? Czy lubicie czekać? Czy macie cierpliwość, aby czekać? No i doszliśmy do pewnych wniosków. Ale od wczorajszego spotkania rozpoczęliśmy już bardzo konkretnie omawiać. Przypomnę Państwu, że chociaż dzisiaj nasz wykład ma tytuł Czekajmy z radością i pamiętacie, już. Co wczoraj wyjaśniałem, że te trzy smugi kolorowe wskazują, że całe oczekiwanie zmierza ku niebu to ten niebieski kolor że zmierza dzięki temu, że Jezus przelał swoją krew dla każdego z nas to ten czerwony kolor i że nie tylko wybacza nam grzechy, ale daje moc do zwycięstwa. To wszystko powoduje, że mamy y, tą radość także z czekania. Ale. Y, to wszystko łączy się z tym bardzo, bardzo ważnym tekstem. Przypominacie sobie Państwo, że powiedziałem, iż każde spotkanie oparte będzie na liście do Galacjan lub Galatów, jeśli wolicie, w piątym rozdziale i tam w 22 i 23 wersecie. Apostoł Paweł napisał niezwykle ciekawe słowa. Napisał słowa, które mówią o tym, że owocem zaś ducha jest miłość. Mówiliśmy o tym ostatnio, radość, tym razem wyróżniłem to innym kolorem, a potem mamy pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie, a zatem całą listę kolejnych wykładów Wam w tej chwili przedstawiłem. Dlaczego mówić o tak podstawowych rzeczach? Bo zauważyłem jedną charakterystyczną rzecz dla nas wszystkich. Zauważyliście, że kiedy dostajemy pytanie dotyczące najbardziej spraw oczywistych, mamy kłopot z definicją. Zawsze zastanawiamy się, no przecież, no, no wiadomo. Czasami stawiam ludziom pytanie, czy Państwo mogą mi powiedzieć, co to znaczy wiara? Patrzą na mnie i mówią, no wiara, no, no wiara, no przecież wie Pan. To samo możemy powiedzieć o miłości, nieprawda, że przecież zajęło nam to prawie godzinę wczoraj, aby mówić, że miłość ma kompletnie inny wymiar, jeśli mówimy o niej jako chrześcijanie. Jeśli patrzymy na nią zupełnie z innej perspektywy. Dzisiaj mamy mówić zatem o radości. I miałem problem. Sam pomyślałem nad tym no, i co mówić o radości? A to ma być owoc ducha. W jaki sposób? Zacząłem wertować w różnych słownikach. I wiecie Państwo, co znalazłem? Ho, popatrzcie zresztą na moment. Słowniki mówią, że radość to zadowolenie, to uciecha, to wesołość, to przyjemność, to radocha. To mi się dopiero spodobało. Jakie określenie znalazłem? Same synonimy i rozradowanie. Ale czy o takiej radości mamy mówić? Czym naprawdę ma być radość, o której mówimy? To wszystko sprawiło, że zacząłem zastanawiać się, dlaczego Bóg ma się łączyć z radością. Myśleliście kiedyś o Bogu radosnym, czy raczej wyobrażamy sobie Boga takiego, jakiego znamy z czasów średniowiecza? Surowy wyraz twarzy, siedzący na tronie, prawdopodobnie przykręcony jakimiś nakrętkami od dołu, bo nigdy z tronu się nie rusza. Bóg, który tylko patrzy groźnymi oczami, i może jak Zeus z Olimpu ciska piorunami na lewo i na prawo. Ten Bóg nie pasuje mi do chrześcijaństwa w najmniejszym stopniu. Mimo, że wielu chrześcijan, z którymi się spotykam, bardzo często mówią, pastorze, to jest zupełnie inaczej. Bóg Starego Testamentu jest właśnie taki, natomiast Nowego Testamentu to jest taki inny Bóg. Nie wierzę takim teoriom. Dla mnie Bóg jest ten sam, zawsze ten sam i zawsze charakteryzujący się tym, że jest miłością to najważniejsze, o czym nigdy nie wolno nam zapominać. A jak oglądacie Państwo od czasu do czasu jakieś filmy na temat Jezusa? No nawet modne w naszym kraju się stało, prawda? Mówię całkiem śmiało w naszym i chociaż jak Państwo wiedzą, przyjechałem z Australii, mimo tego ja wciąż Polskę uważam za mój kraj, który kocham i w którym czuję się absolutnie zakorzeniony bardzo mocno. Kiedy oglądamy od czasu do czasu, przy okazji takich czy innych świąt, filmy, jakiego Jezusa widzicie tam, jakiego Boga? Zauważyłem, że albo jest to Bóg niemalże sztucznie odprasowany, dopiero co wyszedł od fryzjera, albo czasami, że jest to Bóg taki jakiś dziwny, pokazywany w inny sposób. Nie wiem, czy Państwo oglądali serial, który jest dosyć modny i głośny w tej chwili na świecie, który się nazywa The Chosen. Ten serial poruszył mnie bardzo. Chrystus, który jest tam w moim odczuciu, przynajmniej pokazany, jest naturalnym człowiekiem, bo Chrystus, który narodził się tutaj, był w 100% procentach człowiekiem, niezależnie od faktu, że był w stu procentach Bogiem. Ten Chrystus jest mi znacznie bliższy. Tak, a propos, ucieszyło mnie to, że niedawno dowiedziałem się, że jest polska wersja tego, tego serialu, i w tej chwili już trzeci sezon jest opracowywany. W związku z tym już zdążyłem nabyć tą serię tylko dlatego, aby podzielić się z Polakami w Australii także. Tak, jaki jest naprawdę Bóg? Popatrzcie, jakim jest Jezus. Kim On jest naprawdę? To było faktycznie dwa tygodnie temu, o trzy tygodnie temu, tak, kiedy zupełnie przez przypadek jeden z moich przyjaciół podzielił już ze mną pewnym wierszem. Wiersz wyszedł spod pióra Blaise'a Pascala, tego znanego wielkiego matematyka francuskiego, fizyka, wynalazcę, filozofa i pisarza katolickiego. Pascal żyjący w XVII wieku, Okazał się człowiekiem niezwykle myślącym, myślącym o Bogu. Napisał wiele fantastycznych rzeczy, a jeden z tak zwanych wierszy, choć nie wiem dlaczego nazwano to wierszem, bowiem jest to faktycznie jego modlitwa do Boga, Pascal, tam w tym wierszu nazwanym Ogień wyraża swoją wiarę. Chciałbym podzielić się częścią tego, bo to niesamowite. Przeczytałem i byłem zdumiony. Iż ludzie żyjący w XVII wieku myśleli już w taki sposób. Tak a propos, dodam Państwu historię, że Pascal napisał tę swoją modlitwę na kartce papieru, którą złożył skrupulatnie w mały kawałek i wszył w swój surdut, którym chodził codziennie. Kiedy zmarł, odkryto to w jego surducie i potem wydano. Przeczytajmy zatem, jak brzmi właśnie ta niesamowita seria. Bóg Abrahama, Bóg Izaka, Bóg Jakuba, a nie filozofów i uczonych. Pewność, pewność, uczucie, radość, pokój. Bóg, Jezus Chrystus, mój Bóg. I Twój Bóg. Zapomnienie świata i wszystkiego oprócz Boga można go tylko znaleźć, idąc drogą skazaną w Ewangelii. Wielkość duszy ludzkiej. Ojcze sprawiedliwy, świat Cię nie poznał, ale ja Cię poznałem. Radość, 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 łzy radości. Myśleliście o Bogu kiedyś w taki sposób? Przeżyliście coś takiego, jakim naprawdę on jest? Na pewno nie jest Bogiem o srogiej minie, dokonującym jedynie sądu nad ludźmi, a może jest Bogiem, który się uśmiecha, Bogiem, który także śpiewa. To podoba mi się najbardziej. Prorok aż jak czytamy na kartach Słowa Bożego, napisał tekst w jedno zdanie w swoim proroctwie, który mówił o śpiewającym Bogu. Fantastyczne, bo ktoś, kto śpiewa, to się raduje. A my dzisiaj mówimy o radości, prawda? Bóg jest zakochanym Bogiem, zakochanym w swoim stworzeniu, zakochanym w nas. Bóg jest Bogiem, który pragnie, całego serca pragnie ratować i zbawić każdego człowieka. W jakim stopniu możemy myśleć o nim groźnym, jako groźnym, jako surowym Bogu, jeśli jest to Bóg kochający i to w tak niezwykły sposób? Prorocja Sofoniasza, o czym wspominałam moment, przez moment, w księdze Sofoniasza w trzecim rozdziale, w siedemnastym wersecie. Przeczytamy ten tekst według tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Faktycznie, zdradzę Państwu, że pośród yy, mamy już, jak wspomniałem ostatnio, 40, ponad 40 tłumaczeń Pisma Świętego na język polski. Nie wszyscy nawet zdają sobie z tego sprawę. Ponad 40 przekładów Biblii na język polski, żaden z przekładów, tylko Biblia Gdańska używa słowa, że Bóg nie raduje się, ale śpiewa. Pan, Bóg Twój, w pośród ciebie mocny zachować Cię, rozweseli się wielce nad Tobą, przestanie, e, przestanie na miłości swej przeciwko Tobie i rozweseli się nad Tobą z śpiewaniem. Czy to nie piękne? Ja się tym zachwycam. To jest coś niesamowitego. A przecież ludzie wciąż wolą innego Boga. Zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Że prawie wszystkie firmy ubezpieczeniowe, przynajmniej zauważyłem to w Australii, i sądzę, że w Polsce nie różni się to wcale, jeśli mają wypłacać i w jakiś sposób sporządzać formularze dotyczące kataklizmów, które spotkają ludzi, powodzi, tsunami, czy, czy jakichś innych pożarów, strasznych rzeczy, wiecie, jak określają to? To się nazywa zrządzenia Boże. Przerażające. Jak można Boga oskarżać o coś takiego? Nie jestem zwolennikiem różnego rodzaju forów internetowych, nie mam po prostu nawet na to czasu, ale kiedy szereg lat temu było wielkie tsunami, które zniszczyło w bardzo dużym stopniu Sri Lankę, wtedy zainteresowałem się i wszedłem na niektóre fora, czytając, co ludzie na ten temat mówią, i byłem zdumiony. Jedna młoda dziewczyna napisała list. Oburzający się na Boga. Boga nie ma, bo ten Bóg, jeśli jest, to powinien natychmiast spostrzymać tę wodę, powinien natychmiast ratować tych ludzi. Tak jak nigdy tego nie robię, wtedy napisałem do tej dziewczyny list. Tłumaczyłem jej, jak można w taki sposób podchodzić do Boga, do religii. To błędem jest, to jest niesamowite, ale wciąż nie działało. Jej odpowiedzi były uparte i stanowiące jednoznaczny komentarz: Nie ma takiego Boga, nie istnieje taki Bóg. Bóg musi być według mojej koncepcji. A może jednak warto pomyśleć, co Biblia mówi na temat naszego Boga. Teraz mamy to zadanie, o które mi najbardziej chodzi. Mam tekst biblijny, który jest głównym tekstem, z którego dzisiaj chcemy korzystać. I drodzy Państwo, chciałbym bardzo, abyście otworzyli Pismo Święte. Stąd uruchamiamy w tej chwili wypożyczalnię Pisma Świętego. Mówię otwarcie, wypożyczalnie. Będziecie korzystali z tak zwanej Biblii de Gébie, czyli dzisiejszej Biblii Gdańskiej. Proszę Was, abyście korzystali śmiało. Możecie w trakcie spotkania korzystać. Po spotkaniu będę Was bardzo prosił, abyście byli uprzejmi, podejść z powrotem tutaj na to miejsce i położyć tą Biblię, po to, abyście mogli z niej korzystać znowu następnym razem. I tak kolejnym razem, a potem to rozstrzygniemy. Jeśli polubicie otwieranie tej księgi, to kto wie. Drodzy Państwo, chciałbym, abyśmy teraz, jeśli macie Biblię w ręku, otworzyli Pismo Święte na liście do Rzymian, rozdziale 15 i tam 13 wersecie. Będzie to na stronie, żeby ułatwić Wam otwarcie, stronie 971. Na stronie 971 znajdziecie tekst. Ten tekst ja także pokażę na ekranie, ale musicie poczuć, jaka to przyjemność otworzyć samemu słowo Boże. O, drodzy Państwo, powiem Wam, że jest to coś niesamowitego. Ta księga działa, ta księga mówi, ta księga przemawia do każdego z nas. Ona ma znaczenie ogromne. Powinniśmy stale do niej sięgać. Ja faktycznie nie wyobrażam sobie jednego dnia w moim życiu, żebym nie otwierał tej księgi, i to nie w sensie służbowym, no bo jak jest pastorem, to już musi. Nie, nie muszę wcale. Ale chcę, nieustannie. Rzymian, tak jak wszystkie z 66 księg, ksiąg Biblii dzielą się na rozdziały, tak rozdziały podzielone zostały na wersety. Powiem Państwu, że jesteście w cudownej sytuacji, bo myślcie, że trzeba było czekać aż do XVI wieku, żeby podzielono na rozdziały Biblię i żeby podzielono rozdziały na wersety. Tym sposobem możemy szybko otwierać. Czasami próbuję sobie wyobrazić, jak księgi biblijne znajdowały się w zwojach papirusowych, gdzie ludzie musieli je rozwijać, przesuwać, przesuwać i znaleźć to, co chcieli właśnie przeczytać. W Ewangelii Łukasza znajduje się w czwartym rozdziale interesująca historia, jak Pan Jezus znajduje się w synagodze w Nazarecie, kiedy podano Mu księgę, a On o rozwidzią otworzył i zaczął czytać. A propos, 64 rozdział Izajasza? Nie wiem, ile to trwało rozwijanie, żeby trafić na to miejsce, a jednak Rzymian rozdział 15 i tam werset 13. Macie już otwarte? Jeśli znaleźliście ten tekst, to zwróćcie uwagę, co tam czytamy. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. Wszyscy znaleźli? Wszyscy, doskonale. No, wiedziałem, że mam wyśmienitych studentów przed sobą, zatem nie ma żadnego problemu. Zwróćcie Państwo uwagę, ten tekst mówi o czymś fantastycznym. Do tego tekstu jeszcze wrócimy później, ale chcę zwrócić Waszą uwagę na jego treść, bo tam mowa o czymś, o czym nigdy nie wolno nam zapominać. Po pierwsze, mowa o tym, że radość i pokój inspirują nadzieję. Bóg nadziei napełni nas radością. Chcielibyście tego? Chcielibyście doświadczać na co dzień czegoś, tego, czegoś takiego właśnie? Bóg nadziei jest tym, który daje nadzieję, który udziela nadziei wszystkim, który udziela pokoju równocześnie, no i oczywiście radości, która wypływa ze znajomości Jezusa Chrystusa. Taka propo, przyszliście Państwo do chrześcijańskiego Kościoła. Czy czujecie radość z tego, że słyszycie o Jezusie? Czy delektujecie się słuchając prawdy o Jezusie? Czy macie przyjemność w poznawaniu Jezusa? Pomyślcie nad tym. Ktoś mi kiedyś powiedział: Panie, ja to już czytałem, już wszystko wiem. Ja mówię, to gdzie to Pan czytał? A gdzieś tam, tam, tam było napisane. Ja mówię konkretnie, gdzie? Chciałbym wiedzieć. Chciałbym też przeczytać, skoro u Pana nie widzę takiego entuzjazmu. No tam wie Pan w tej księdze tej, tej, no nie bardzo wiem nawet, jak ona się nazywała. To jest to, drodzy Państwo, co dzieje się dzisiaj w tym pędzie naszego życia, co dzieje się z nami. Są ludzie, którzy coś wiedzą o Jezusie. Przypominam sobie, lata temu prowadziłem tego swego rodzaju ankietę o orientacji religijnej społeczeństwa. Chodziłem. Po wielu domach i pytałem, czy Państwo zgodzą się na przeprowadzenie takiej ankiety. Zgadzali się. Przypominam sobie dobrze miasto, w którym byłem. Nie będę wspominał, jeszcze by Państwo pojechali. Skądże? <grytanie> Także, drodzy Państwo, pojechałem i spotkałem się w wielu domach, stawiając pierwsze tylko pytanie. Będę mówił tylko o pierwszym. Kim zdaniem Pani, Pana, jest Jezus Chrystus? Dawałem pięć opcji, które mogli Państwo wybrać. Pierwsze, pierwsza opcja. Jezus jest Bogiem. A nie, nie, nie. Jezus jest Synem Bożym. O tak, chyba tak, chyba tak. No, wie pan, niech pan to zaznaczy. Ja wiem, no niech państwo zaczekają. Ja mam jeszcze inne opcje. Jezus jest stworzycielem, ale skądże stworzycielem nie jest. Jezus jest zbawicielem. Wie pan co? To niech pan skreśli, że jest Synem Bożym. To on chyba jest zbawicielem. A kiedy powiedziałem, że jest jeszcze piąta opcja, nie wiem, gdybyście Państwo zobaczyli ulgę na twarzy, niech Pan zaznaczy, nie wiem. Wcześniej pytałem, czy Państwo są chrześcijanami. Z dumą powiedzieli, oczywiście, że tak. Wybaczcie Państwo, że mówię o czymś takim, ale to niezwykle ważne. Znajomość Jezusa wywołuje radość w moim życiu. Jestem szczęśliwy, że znam Jezusa. Ktoś kiedyś powiedział, wyglądasz na to, jakbyś chodził pół metra nad Ziemią. Całkiem mi się to podobało. Nawet nie zdawałem sobie, że chodzę tak wysoko. Cokolwiek by nie było, to jest to, co powinno nas cechować. Znałem kiedyś dziewczynę. To było faktycznie w Szwecji. Nigdy nie zapomnę tego zdarzenia. Pewnego razu przybiegła do mnie i opowiedziała, żeś tak się cieszy, bo nadchodzi święto. Powiedziałem, no wiem. No to co? No jak to? Będę mogła z Jezusem być bardzo blisko. Ja mówię, no wiem, no i co? No wiesz, to jest tak cudowne. Będę mogła się modlić, będę mogła śpiewać. Ja mnie, no też wiem, no i co? Pomyślałem sobie, z nią coś jest nie tak. To było ze mną nie tak. Nie potrafiłem zrozumieć, że są ludzie, którzy naprawdę cieszą się, radują się ze znajomości Jezusa Chrystusa. A wy, drodzy państwo? Radość jest czymś niesamowitym. Za chwilę powiem, że jest nakazana w Słowie Bożym. Znalazłem w jednej książce pewną piękną historię. Historię napisał Mark Guy Pierce, XIX-wieczny pisarz, konwalijski kaznodzieja, autor wielu książek, znany w całej Anglii na przełomie XIX i XX wieku. Właśnie Mark Pierce w swojej książce pisze o Kornwalii, bo Kornwalia jest miejscem, które jest najbardziej na południowy zachód wysuniętym na wyspie Wielkiej Brytanii. I on pisze o tym, jakie znaczenie ma woda, jakie znaczenie ma słońce. Posłuchajcie. Pewnego dnia... Wielkie morze spojrzało w górę na czystą, puszystą chmurę unoszącą się na niebie. Morze, wzdychając, powiedziało: To nie dla mnie, ja nigdy nie mogę być takim, ale może spróbuję. Rzuciło się więc na skały, podskakując z wysokiej pianie, która cofnęła się, zdumiona i pobita. W końcu morze uspokoiło się i zawołało do słońca. Czy nie mogłobyś mi pomóc? Owszem, mogę odpowiedziało słońce, jeśli tylko mi pozwolisz. Słońce wysłało więc w kierunku morza bezszelestny promień, ogrzewając i uwalniając wodę. I wtedy morze, nie wiedząc w jaki sposób się to stało, z radością rzekło: Jestem tutaj. Chciałoby się powiedzieć piękna bajeczka, ale jest w tym wielka piękna prawda. Pamiętajmy, radość i pokój inspirują nadzieję. I chociaż historia o marzeniu morza i działaniu słońca jest wymyśloną historią, jest w tym coś niezwykle ważnego. Wiara to patrzenie w górę w słońce sprawiedliwości. Gdy dojdziemy, drodzy przyjaciele, do kresu naszych wysiłków, do kresu naszych własnych starań, może wreszcie spojrzymy w górę, bo tam jest nadzieja, bo tam jest pomoc, bo tam Bóg oferuje każdemu z nas, bez względu na to, jak długo jesteśmy chrześcijanami, jak długo uważamy się za wierzących. Mimo wszystkich naszych wysiłków i walk, niewiele potrafimy sami. Ale jeśli Bóg jest obok nas, wszystko jest osiągalne. Wtedy On, jakby oświeca naszą drogę i unosi nas do siebie ku górze. Po trzecie, wiara to zaufanie nie tylko do tego, co widzę i znam. To ważne. Wiara jest zwycięstwem, które zwycięża świat. Który zwycięża świat grzechu i świat ignorancji. Wiara staje się potężnym odkrywcą jeszcze niepojętych terenów naszego życia. I jeszcze jeden punkt. Ta radość, o której dzisiaj zdecydowałem się Wam mówić, radość musi wypływać z naszego kontaktu z Bogiem. To niezwykle ważne. I chyba właśnie dlatego. Na kartach Słowa Bożego znajduję słowa, które mówią, że Bóg nakazuje nam się radować. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, że radość to nasze zadanie jako chrześcijan. Chrześcijanin to nie człowiek o długiej twarzy, smutnej, niezwykle poważnej. Jeśli mówię o radości, to nie mówię o wesołkowatości. Mówię o radości, która wypływa z głębi serca, o radości. Która wypływa z powodu jego obecności. Kto tak napisał? Apostoł Paweł był dziwnym człowiekiem. Dziwnym w tym najlepszym znaczeniu. Szokuje mnie za każdym razem. Kocham jego retorykę, zachwycam się jego porównaniami i nie dziwię się wcale, że lubi powtarzać pewne myśli. Oto tekst z czwartego rozdziału listu do Filipian. Listu, który powinien być najsmutniejszy ze wszystkich pawłowych listów. Paweł pisze go z więzienia mameryńskiego w Rzymie. Świadomy wyroku śmierci, który, na którego wykonanie czeka. I pisze tak, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się, jak się Wam to podoba. Jak może? Przynajmniej byłby poważny wobec wyroku śmierci. Trochę szacunku dla życia. A on mówi o radości? Skąd taka pewność i dlaczego? Zatem przyjrzyjmy się temu zadaniu, które Bóg stawia przez Apostoła Pawła dla nas wszystkich: radość jako zadanie. Po pierwsze, mamy polecenie łaski: radujcie się bardzo ważne radość bowiem zawsze zachwyca. Zachwyca w takim sto, sto stopniu, że przejmuje całe nasze istnienie, całe nasze jestewstwo. My wszyscy zaczynamy radować się od środka i na zewnątrz. To widać. Radość ma charakter demonstracyjny. Już powiedziałem, że to widać. To coś więcej niż pokój w sercu. To coś, co wychodzi z nas. Ludzie widzą to. Pozwólcie Państwo, że podzielę się z Wami pewnym zdarzeniem, które miało miejsce wiele, wiele lat temu w Warszawie. Pamiętam, było to w listopadzie. Była chłosta, e, e, chłosta, przepraszam, nie było chłosty, było bardzo chłodno, było mokro i wszyscy tulili się w tramwaju do siebie. Jechałem właśnie tramwajem i nawet nie zauważyłem, że obok mnie stała pewna pani, która też prawie że opierała się o mnie. Cieplej nam było, no pewnie, że tak. W pewnym momencie Pani odezwała się do mnie. Powiedziała słowa, które zszokowały mnie bardzo. Pan to chyba nie ma żadnych problemów. Myślałem, skąd ona się zerwała? Jak to nie mam problemów? Nie znamy się w ogóle. Być może uśmiechałem się wtedy do siebie. Być może myślałem o czymś innym. Nie mam pojęcia, co było powodem tego rodzaju komentarza. Ale powiedziała to zdanie, które mnie zszokowało. Po chwili zastanowienia... Postanowiłem się zrewansować zdaniem. Podniosłem głowę i powiedziałem: Ma pani rację, nie mam żadnych. Tym razem ona nie wierzyła. Popatrzyła na mnie, a ja powiedziałem: Mam przyjaciela. Wszystko przesunąłem na niego. Potem już sami domyślajcie się państwo na temat krótkiej rozmowy niestety za krótkiej, aby móc wiele o tym mówić. Tak, radość ma charakter demonstracyjny. To maluje się na naszej twarzy, to widzimy. Moja żona zna mnie całkiem dobrze. Jesteśmy razem już 45 lat. I wiecie, po 45 latach, wystarczy, jakbym nie udawał, wie, kiedy się smucę lub kiedy się cieszę. Wie, kiedy coś mnie trapi i kiedy udaje, że wcale nic się nie stało. Zaraz to zauważa. Jak to możliwe? Bo się znamy. To maluje się na naszych twarzach. Na waszych, mam nadzieję, także. Radość motywuje, nakłania nas do odważnych działań. Radość, jak się dalej, prowadzi ku dobremu za każdym razem. Tak a propos, znacie pewnie takie powiedzenie, że więcej much można złapać na jedną łyżkę miodu niż na całą beczkę octu, prawda? To jest to. Zatem jeśli jesteśmy radosnymi ludźmi, sami przyciągamy innych do siebie w naturalny sposób. To tak się dzieje z nami. Radość jest zaraźliwa, bo inni cieszą się z naszej radości. Zauważyliście, że kiedy ktoś się śmieje, to inni zaczynają się też uśmiechać? Trudno wtedy płakać. To normalne zupełnie. I radość jest nakazana. To bardzo ważne, ponieważ upodabnia nas do Boga. Bóg, o którym czytam od początku do końca w całym Piśmie Świętym, Bóg, o którym czytam w Starym, w Starym Testamencie na kartach różnych proroctw, które mówią o strasznych rzeczach, jest wciąż Bogiem miłości i radości. Nie zmienia się absolutnie. Bóg, który nawet ostrzega i grozi, wciąż kocha i raduje się, jeśli idziemy za Jego radą. To bardzo istotne i bardzo ważne. Ale jest drugi element tego tekstu, który przed chwilą czytaliśmy. Radość dyskrymi dyskryminowana. Zwróćcie y, proszę y, y, uwagę na słowo w Panu. Apostoł Paweł napisał, radujcie się zawsze w Panu. Ograniczenie? Dlaczego? Tak to jest pewien święty krąg, w który zaczynamy być zamknięci. W którym powinniśmy zawsze spędzać swoje życie. Jeśli zalecenie jest, abyśmy radowali się w Panu, to zalecenie do miejsca, w którym najlepiej możemy się radować, w którym będziemy się czuli bezpieczniej i naj, najszczęśliwsi. Po drugie, powinniśmy się radować w Panu Bogu Ojcu, powinniśmy się radować w Bogu Synu i w Bogu Duchu Świętym, powinniśmy się radować w Panu Jezusie umarłym. To jest jedyna śmierć o jakiej można mówić z radością, bo ona była za mnie, bo to było zastępstwo mojej śmierci. Ale radować się możemy z Jego zmartwychwstania, bo to zmartwychwstanie jest także dla mnie. Apostoł Paweł napisał cały hymn o zmartwychwstaniu w pierwszym liście do Koryntian i w XV rozdziale i szczyci się tym, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna wiara nasza. I miał rację. Co nam by z tego wszystkiego przyszło? Zwróćcie uwagę na interesujący tekst, co. O, zapomniałem zmienić Państwu co do sfery i co do granic. To jest to. I tekst, liście do kolosan, w trzecim rozdziale, brzmi bardzo prosto. Umarliście bowiem, a życie Wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Halleluja! To jest dokładnie to, z czego powinniśmy się radować. Ale chodźmy jeszcze dalej. Jest kolejny, trzeci element tego wersetu. Apostoł Paweł, radujcie się w panu zawsze. Jest wyznaczony czas. Co to oznacza? Skoro nie możesz się radować już z niczego innego, no to zacznij się radować w panu. Co to oznacza? Gdy potrafisz się radować innymi rzeczami, to staraj się uświęcić je swoją radością w Panu. Co to oznacza dalej? Jeśli się jeszcze nie radowałeś, to zacznij się radować po raz pierwszy. Co to oznacza dalej? Nawet jeśli się już długo radujesz, nigdy nie ustawaj się radować. Popatrzcie, co to oznacza dla mnie jeszcze coś więcej. Gdy jesteś w towarzystwie innych, Prowadź ich także do radości. I w końcu oznacza to, że gdy jesteś sam, ciesz się także Twoją radością w Panu. To oznacza, raduj się zawsze. W każdej sytuacji, w na każdym miejscu, nieustannie, chrześcijaństwo musi być religią radości. Pomyślcie na moment, ile w nas chęci do krytyki, ile z nas chęci do złych ocen. Ile z nas chęci do obgadywania czasami i plotkowania? A Bóg mówi, raduj się. A z tymi wszystkimi rzeczami, które wymieniłem przed chwilą, trudno się radować. Jest czwarty element tekstu, który jest nakazem radości dla nas wszystkich. Jest zadaniem. Nacisk na całym poleceniu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Zawsze jestem zafascynowany i o tym mówiłem wam już chyba wczoraj czy przedwczoraj, jeśli w tekście biblijnym dwa razy powtarza się to samo. Momentalnie pojawia się u mnie pytanie, dlaczego? Przecież nie jestem aż tak głupim, żebym nie zauważył tego po raz pierwszy. Dlaczego powtarzamy naszym dzieciom wielokrotnie polecenie? Bo wiemy, że zapomną. Dlaczego jesteśmy tymi, którzy wracamy i wracamy do czegoś innym ludziom, przyjaciołom, towarzyszom, nawet swoim partnerom, mówiąc o tym, ale nie zapomnij. Bóg przez apostoła Pawła mówi, powtarzam jeszcze raz, radujcie się. Apostoł Paweł w liście do Filipian jest niesamowity, jeśli chodzi o tę sprawę. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na aż osiem miejsc listu do Filipian, w którym jest wyraźnie o tym mowa. Swoją modlitwę Osładza radością. To pierwszy rozdział, werset czwarty. Cieszy się, że prawda o Chrystusie jest głoszona wszędzie. Pierwszy rozdział, wiersz osiemnasty. Pragnie żyć, aby radować Kościół. Pierwszy rozdział, wiersz dwudziesty piąty. Pragnie zobaczyć, że inni członkowie Kościoła także żyją taką radością. Drugi rozdział, werset drugi. Radował się tym, że nie biegł na próżno. Drugi rozdział, werset szesnasty. Jego pożegnanie z braćmi brzmiało: Radujcie się w Panu. Trzeci rozdział, werset pierwszy. Wspomniał tych, wspominał tych, którzy radują się w Chrystusie Jezusie. Trzeci rozdział, trzeci werset. I nawróconych nazywa swoją radością i swoją koroną. Trzeci, trzeci rozdział, i te, czwarty rozdział, i tam werset. Pierwszy i w końcu wyraża swoją radość w ich dobroci. To nasz tekst, który przed chwilą czytałem, a tam potem w czwartym rozdziale werset dziesiąty i osiemnasty. Chciałbym się podzielić z wami teraz kilkoma myślami mądrych ludzi, którzy napisali pewne rzeczy. Edward Marbury był angielskim kaznodzieją w XVII wieku. Był autorem komentarza do dwóch ksiąg proroczych, do księgi Abdyjasza i księgi Habakuka. I napisał niesamowite słowa. W dni powszechne radujcie się w Panu, który daje wam siły do pracy i karmi pracą waszych rąk. W święta radujcie się w Panu, który karmi was bogactwem swego domu. W obfitości radujcie się raz po raz, bo Pan daje. W niedostatku radujcie się, bo Pan zabiera, a jak Panu się podoba, tak się dzieje. Piękny cytat. Zafascynował mnie kiedy go znalazłem. To jest właśnie to. Mam inny cytat. Tym razem nie mam pojęcia, kto to napisał, ale podoba mi się, więc zacytuję. Popatrzcie teraz na to. Kalendarz grzesznika ma tylko kilka dni w roku. Oznaczonych jako dni świąteczne. Ale każdy dzień w chrześcijańskim kalendarzu jest naznaczony ręką Boga jako dzień radości. Ładne, prawda? Gdzie nasza radość, skoro wciąż musimy o tym pamiętać? I w końcu Edward, Edward Young, XVIII wieczny, angielski poeta. Najbardziej znany z wiersza y, Nocne Marzenia, Nocne Myśli, Night, night Thoughts. Wiersz, który brzmi y, tak: Tylko jego fragment To bezbożne, aby dobry człowiek był smutny. Aż trudno mi sobie wyobrazić w tej chwili, jakimi radosnymi wyjdziecie dzisiaj z tego spotkania. Mam nadzieję, bo po to o radości mówimy. I jeszcze jeden cytat. Tym razem pochodzi z pod pióra jednego z najwybitniejszych kaznodziejów XIX wieku, Charlesa Hedona Spurgeena. Spurgeon napisał o Napoleonie w jednym ze swoich kazań i napisał takie słowa. Napoleon, gdy był zesłany na wyspę Elbę, przyjął to z honorem na przekór swemu losowi. to jego to było takie: szczęśliwy wszędzie. W jego przypadku nie było to prawdą, ale chrześcijanin może być naprawdę szczęśliwy wszędzie i zawsze. Tak więc chyba nie uciekniemy od radości. Nawet jeżeli byście to planowali. Bóg jest Bogiem radości, Bóg jest Bogiem śpiewającym, Bóg jest Bogiem, który pragnie naszego szczęścia. Czy stać nas na radość, czy potrafimy sobie to wyobrazić? Jak się Wam to podoba, drodzy przyjaciele? Czy radość ma dla Was takie wielkie znaczenie? A może jeszcze jedno pytanie. Czy odczuwacie w sercach swoich radość taką spontaniczną? Naturalną, która pociąga was do Boga, unosi jak ptak gdzieś ku Niemu. Lekka, wspaniała i dobra. Tak, jednak radość. Wiemy już bardzo wiele. Wiemy o tym, że jest nakazem Chrystusa, abyśmy się radowali. Ale jak to zrobić? Jak zmusić się do radości? Nie musicie. Chcę przypomnieć Wam dwie rzeczy, jednak główny nasz tekst z całej serii spotkań. Owocem ducha jest radość. Pozwólcie Bogu, aby poprzez ducha świętego działał w Waszym życiu i aby sprawił, że staniecie się ludźmi radosnymi. Pozwólcie Bogu, aby wszedł w nasze życie i uczynił nas takimi, jak, jak nigdy dotąd, aby nasza, miło, nasza radość stała się trwała. Chciałbym posłużyć się jeszcze jednym dzisiaj cytatem, który zafascynował mnie bardzo. Jego autorką jest znana amerykańska pisarka Ellen White. W swojej książce, A Call to Medical Evangelism, napisała takie słowa: Obowiązkiem chrześcijan jest przekonać świat, że religia Chrystusa zdejmuje z duszy ciężar i smutek, a napełnia ją radością. I pogodą ducha. Ci, którzy przyjmują Jezusa jako Zbawiciela, przebaczającego grzechy, zostają odziani Jego szatą światłości. On zabiera ich grzech, a udziela im swojej sprawiedliwości. Ich radość jest zupełna. Kto ma większe prawo śpiewać pieśni radości niż chrześcijanie? Niesamowity tekst, nieprawdaż? No dobrze. Ale teraz obowiązkowo musimy wrócić do głównego naszego tekstu, który podałem Wam na samym początku i który otworzyliście w swoich Bibliach. Wróćcie do tego, a ja przypominam, że tekst znajduje się na 971 stronie. Popatrzcie sami na Biblię jeszcze raz. To tekst ważny, niech się utrwali w Waszej pamięci. A Bóg nadziei. Niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali nadziei przez moc Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę, drodzy przyjaciele, na ważną rzecz. Ten tekst ma swego rodzaju sprzężenie zwrotne, jak to nazywam. Chciałbym teraz zwrócić waszą uwagę na pewne słowa: Bóg nadziei Wszelką radością i pokojem w wierze nas napełni. Dlaczego nazywam to sprzężeniem zwrotnym? Chciałbym Wam teraz odwrócić kolejność tego wszystkiego. Oznacza to, że jeśli mamy wiarę, to posiadanie wiary w naszym życiu wypełnia nas pokojem. Nasze serca wypełnione są pokojem. Jeśli mamy pokój w naszych sercach, automatycznie zaczynamy się radować. A jeżeli mamy radość, to jesteśmy świadomi, że mamy to od Boga nadziei, który nas w taki sposób tym napełnił. Niesamowite, prawda? To jest to, co Bóg, czego Bóg oczekuje od nas, co chce. I to jest tematem, który bierze w wielkim stopniu, staje się efektem naszej wiary. Ktoś powiedział mi kiedyś, pastorze, ale jest to możliwe, abym stał się człowiekiem wierzącym. Nie stać mnie na wiarę. Próbowałem się zmusić do wierzenia. Chcę was uspokoić, kochani, wiara jest także Darem Bożym. Apostoł Paweł pisząc list do Rzymian w 12 rozdziale i 3 wersacie napisał: Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem. I teraz zwróćcie uwagę, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Każdemu? Jak można mówić, że nie mam wiary, czy mnie na nią nie stać, skoro Bóg udziela i udzielił każdemu? Tylko wiecie, co wielu z nas robi? Bierzemy wiarę od Boga i kładziemy na półce. Niech sobie tam poleży. Może przyrośnie, to przynajmniej nie zgubimy. Nic z tego. Ten, ta końcówka tego tekstu jest fascynująca. Bardzo lubię go cytować i często do niego wracam. W tłumaczeniu Piotra Zaręby ten tekst brzmi jak Bóg wymierzył każdemu miarę wiary. W tłumaczeniu Biblii Ekumenicznej nazwano to stosownie do wiary otrzymanej od Boga. W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej ten tekst brzmi na końcu tak jako komu Bóg udzielił miarę wiary. W tłumaczeniu Biblii tysiąclecia ten sam tekst brzmi na końcu według miary jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. I w końcu według Biblii Toruńskiej czytamy według miary wiary jaką Bóg każdemu przydzielił. Mamy wiarę od Boga. Macie wiarę od Boga. A jeśli mamy wiarę, to wierzymy w tego Boga i w to, czego dokonał. A jeśli wiemy, czego dokonał, to wiemy, że nas zbawił? A jeśli wiemy, że nas zbawił, to mamy pewność zbawienia. A jeśli mamy pewność zbawienia, to jak się nie radować? Jak się smucić? Jeśli wszystko może być całkiem. Inne. Tak, drodzy Państwo, drodzy Przyjaciele, to ważne. Prośmy o to zawsze Boga, o taką radość, o takie przekonanie, aby radości naszego życia nigdy nie zagubić. Wtedy tylko mamy gwarancję, że radość, jak nasz tekst mówił, łączy się także z pokojem. I to jest powód, dla którego w następnym tygodniu. A zasadzie w tym, który się rozpoczął, w tym tygodniu, w piątek o godzinie 18 mówić będziemy o pokoju. Ale dzisiaj chciałem wam tylko przedstawić radość, która chyba jest widoczna w tym, co mówię. Mam nadzieję. Jestem radosnym człowiekiem, szczęśliwym człowiekiem, człowiekiem, który zaufał Bogu bezgranicznie na zawsze. Chcę iść jego śladem. Jeśli pójdziecie także, będę w miłym towarzystwie. Tego Wam życzę z całego serca i sądzę, że nie macie nic przeciw temu, jeśli teraz zaproponuję, abyśmy na moment znowu schylili nasze głowy w krótkiej modlitwie do Boga i abyśmy w tej modlitwie połączyli nasze myśli z Nim i powiedzieli Mu proste słowa: Panie, jesteśmy Tobie naprawdę wdzięczni za to. Że Ty jesteś Bogiem radości i Bogiem miłości, jak mówiliśmy o tym wczoraj. Jesteśmy naprawdę wdzięczni za to, że kochasz nas tak bardzo, iż zdecydowałeś, aby być blisko nas i aby uczynić nas innymi ludźmi. Wybacz nam, Boże, że tak często nie potrafimy się radować, że jakoś w nas jest skłonność do narzekania. Skłonność do popełniania różnych błędów. Ale kiedy Ty wypełnisz radością nasze życie, wszystko staje się inne. Boże, proszę gorąco, tak jak widzisz nas tutaj, abyś pobłogosławił nas Twoją radością. Potrzeba nam tego. Chcemy być ludźmi, którzy swoją twarzą świadczyć będą o przynależności do Ciebie. I jeśli dzisiaj pozwoliłeś, abyśmy troszkę uświadomili sobie bardziej, kim jesteś, spraw, aby to emanowało z nas i abyśmy pomagali jeszcze tym, którzy tego nie znają. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, proszę wysłuchaj i błogosław nam wszystkim. Amen. Drodzy Państwo, tak jak już wczoraj mówiłem, nie mam najmniejszego zamiaru żegnać się z Wami teraz, dlatego że nasze zebranie się nie kończy. Nasi kochani gospodarze przygotowali zawsze tutaj, za tymi drzwiami, które już się w połowie otworzyły, coś tam przy, na stole, bo zawsze się łatwiej rozmawia. Jeżeli można coś sięgnąć, po coś do wypicia czy do przełknięcia, zachęcam z całego serca. Ja także tam powędruję. A Was zachęcam, jeśli macie pytania i. Jeśli nie będą tak ciężkie, abym powiedział, że nie wiem, to z radością będę próbował z Wami rozmawiać i odpowiadać na nie. Niech Bóg Wam błogosławi i nie zapomnijcie, nasze spotkanie nie jest jutro. Ale nie smućcie się z tego powodu. Nie będzie też pojutrze, będzie dopiero w piątek. Zatem w piątek spotykamy się o godzinie 18 na tym miejscu, a tych, których nie mam możliwości widzieć w tej chwili żegnamy także Was, zapraszamy także, drodzy Państwo, ale prawdopodobnie do waszej własnej kuchni, no bo tam znajdziecie coś na pewno smacznego i dobrego, a pisać możecie do nas także poprzez internet, bowiem zawsze komentarze pod naszymi programami dają szczęście. Szansę na to, abyśmy je przeczytali czy ewentualnie odpowiedzieli na pytania. Wiele błogosławieństwa życzę wszystkim.